Do zdarzenia doszło na odcinku autostrady A4 między węzłem Lubiatów a węzłem Złotoryja. Przed 4 rano zderzyły się tam 3 samochody, w wyniku czego 3 osoby zostały ranne. Policjanci na miejscu ustalili, że Mercedes z nieustalonych przyczyn najechał na tył przyczepy kempingowej, w związku z czym ta przyczepa uderzyła w poprzedzający pojazd marki Ford. W wyniku tego zdarzenia do szpitala trafiły 2 osoby celem dalszej diagnostyki. W związku z wypadkiem na trasie przez wiele godzin trwały utrudnienia, a ruch w kierunku Wrocławia odbywał się tylko jednym pasem.